No. Słuchajcie, oczywiście moja asystentka Chruma, widzę, zobaczcie, jak tu pięknie z nami wędkuje, a my mamy dzisiaj dzień Pinokia. Drugi piękny, cudowny do nas idzie niedźwiadek, chodź kochany ty mój. Jakbyś mi podbierak podał, to ja sobie go tu podbiorę ładnie. O, dziękuję ślicznie. Słuchajcie, to jest nasz drugi misi dzisiaj. Teraz zobaczymy, który większy, czy ten, czy tamten. Tamten był, słuchajcie, 1,20 m według takiej mojej miary. Czekaj, czekaj, stój, nie denerwuj się. Nie, ty zaraz wracasz z powrotem. Chruma tylko buzi da. Chrumcia da buzi, a ja tylko sobie go zmierzę. Dobra, patrz. 20, 40, 60, 80, 100 i ogon. No to tak 110? No, tak 120. Około 120, ale przypięty, słuchajcie, zobaczcie. Czekaj, nie denerwuj się, bo zrobisz sobie krzywdę. Naprawdę, misiu. Ma jeszcze jeden hak. Czekaj. Że... Zobaczcie. Wyjmiesz? Tak, wyjąłem jeden hak. Nie, wyjmę. Tak się zapiął ładnie, że wyjąłem i swój hak. Aha. Wyjąłem swój hak i jeszcze uwolniłem jeden hak, który miał tutaj, słuchajcie, z tego. Chodź, daj buziaczka. Chodź, czekaj, jeszcze puszczam. Już, chodź, żebyś nie zrobił sobie krzywdy. Chodź, jesteś cudowny. Oj, jaki ty załóżny jesteś. Chruma też da buzi? Nie, buzi tylko. Nie wolno. Nie wolno tak ruszać rybki. Uciekaj, kochany. Uciekaj, ty durna. Czekaj, daj mi tutaj, zrobimy sobie zdjęcie. Tam masz z boku taki jeszcze jeden. Pokaż. Ta kropka? No, kropka. Tylko musisz całego go mieć z tym jego ogonkiem. No, czekaj, bo zaraz wyskoczymy razem to wody. Czekaj, już idziesz, no. Super, dziękujemy bardzo. Idź, rośnie duży, krągutki. Uciekaj, Chruma. Stój. Już nie ma rybki. I poszedł. Ale powiem ci, jestem zaskoczony, że to był jesiotrek. Dziękuję ci, kochany.